No jest bardzo zdyscyplinowana gra i tutaj takich fajerwerków, załóżmy, i przestojów, jakie obserwowaliśmy w Olympiakosie, na pewno nie będzie. Zobaczmy, co tutaj jest kluczowe. Barcelona zmuszona do grania w atakach pozycyjnych, w czym nie czują się specjalnie dobrze, ale takie trafienie Razema Lorbega i to w serii, bo to... Mimo wszystko powinno się jednak asekurować jego i ta podwojenie takiego gracza powinno następować. Jak Alakowicz, no tym razem uda... No, szuka tej akcji na prawą rękę, także jak Alakowicz, znowu Roger Grimau, 1-1. Kombinacyjna akcja, bardzo finezyjna i teraz... No. No tutaj jak Alakowicz troszeczkę się nie popisał przy zastawianiu, dał się wepchnąć. To nie jest jego mocna strona, w tym boksingu też te jego niedoskonałości atletyczne. Tak, Prigioni go troszeczkę zepnął. Pięknie dzielił się piłką i Bulok, i także Wylickowicz. I Jaric, niespodzianka, trafia za trzy. Niezabezpieczone kolano. Znowu izolacja dla Ante Tomicza, świetny head fake zagrany przez Chorwata. Dobrze gra do środka i na zewnątrz. No i Prigioni tutaj, myślę, że on będzie aktywniejszy z tego względu, że zdaje sobie sprawę, że może... No uważam, że bardzo rzetelnie do tej pory gra na pozycji, na półdystansie. Jak weteran, prawda? Przypomnijmy, tutaj wielu graczy odpadło. Jego aktywność. Także tacy, co grali na parkietach NBA. Ostatnio Axel Erwel. Ua, teraz Lorbeck się troszkę zrewanżował. To jest rywala. Też doświadczony gracz, podróżował troszkę również i po innych klubach Ligi Hiszpańskiej, taki typowy zadaniowiec poza reprezentacją, chociaż był tego, miał okazję grać w reprezentacjach młodzieżowych. Chcą znaleźć tę swoją przestrzeń do grania i dzielić się piłką, wreszcie to się udało. Tak, ale tutaj Sada, wydaje mi się, że podjął bardzo taką niedostropną decyzję. Nie za długo Wiktor Sada znowu, prawda? No z drugiej strony z nim w składzie drużyna odrobiła stratę nawet 12-punktową. No nie, 10 odrobili z tej 12-punktowej straty. Próba zagrania backdoorowego, ale to się nie udaje. Prigioni, szybka decyzja rzutowa i trafia sprzed nosa Wiktora z Castilli. To jest istotne, aby doprowadzić do remisu 1-1 w tej serii, bo to oznacza co najmniej 4 mecze. Jeszcze Rubio wreszcie się wstrzelił.